Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Raising Worlda. No i tak, dzisiaj dosyć specyficzny odcinek, ponieważ, tak jak widzieliście pewnie po tytule, oczekiwanie. To znaczy, postanowiłem, że ta seria będzie gdzieś tam kontynuowana z tego Risinga, ale przerzucę się teraz, będą odcinki co dwa dni z Seven Daysa, ponieważ ten survival był już kiedyś u mnie i naprawdę tam widziałem, że dobrze się przyjął, też dużo ludzi mnie oglądało. A Rising, no gdzieś tam może parę osób albo z Seven Daysa przeszło na to, ale jednak tu mniej się dzieje. Ale na spokojnie, jak będzie jakaś aktualizacja czy coś, to sobie będziemy dalej tutaj grali, albo jak mi napiszecie jakieś tam komentarze, na przykład żebyście chcieli też coś jeszcze tutaj zobaczyć i tak dalej, to śmiało będę grał, albo będą odcinki po prostu o wiele rzadziej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także na razie takie są plany. Zobaczymy, kiedy ten 7 Days się tam pojawi. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, także możecie oczekiwać. I sobie też zagramy na dosyć ciekawych zasadach z tym 7 Daysem. Mam nadzieję, że się to spodoba, nowa seria. Bo tak staram się prowadzić, że jakaś gra strategiczna, właśnie survival i na przykład co ja tam jeszcze, albo jakaś drugowojenna. Coś ten deseń. A dzisiaj chciałem może właśnie w kopalni zabezpieczyć tą kopalnię, żeby było nam łatwiej, lepiej kopać i tak dalej. Zobaczymy. Chciałem też sprawdzić, może tą wodę poprowadzimy, kurczę, gdzieś tutaj dalej, żebyśmy mieli... Myślałem, żeby nawet w kopalni ją mieć, ale chyba jak ona mi się rozleje, to nie będzie za dobrze. Farma cały czas sobie rośnie. Może dach też poprawimy, zobaczę, mamy trochę tutaj rzeczy. Przy okazji też, jeśli chcecie, możecie wspomóc mój mały kanał za pomocą subskrypcji. Naprawdę fajnie by było mieć coraz więcej tych właśnie ludzi, którzy oglądają, bo odcinki są codziennie u mnie. Co tutaj mamy jeszcze? Kurczę, nie renderuje mi się, widzę, nawet teraz. Na pewno przydałyby się drabiny, powiem wam, że... Tego mi brakuje. Co my sobie dzisiaj jeszcze tutaj porobimy? Fajnie, że udało się ostatnio tą płytę ogarnąć. Naprawdę jestem zadowolony. Magazyn też. No jest tutaj. Powiem wam, że jeszcze takich drobniejszych rzeczy jest do zrobienia na pewno. Co my byśmy jeszcze tutaj mogli zrobić? Na pewno widzę, że mamy przeładowanie tego wszystkiego. Dlatego magazyn sobie... Może też coś tutaj przerzucimy, no bo tu nie mogę trzymać niestety. Tutaj trochę lipa. No i dziękuję wam przede wszystkim za całe wsparcie podczas tej całej serii, za wszystkie komentarze, ponieważ naprawdę mi dużo fajnych rzeczy żeście napisali, gdzie ta rozgrywka została ułatwiona o wiele bardziej. Dobra, potrzebujemy drewno, mamy przy sobie. Zrobimy sobie może, kurczę, jakieś fajne... Chciałbym zrobić jakieś większe te chesty, czyli nasze skrzynki. Coś by było dobrze zrobić. Może tą właśnie, tylko iron sheety. Nie wiem, czy ja tyle mam tego. Zobaczymy. Tu jeszcze mamy takie cuda. No, może akurat tylko tak. Czy ja mam akurat też tyle tego? Tu nie mam, dobra. To może tu gdzieś to wsadziłem. Jest, no dobra. To akurat będzie się, to się powinno przerobić. Mam iron sheety. O, no to dobra, nie jest źle. Możemy sobie od razu zrobić chociaż jedną skrzynkę tą. Tylko tak, lumbera zrobimy sobie. Okej. I zrobimy sobie od razu... No i też ostatnio super ciekawostka na temat, napisaliście mi na temat świerku, że z Prus, jako że z regionu Prus, nazwali sobie to tak. Bardzo mi się to spodobało, nie ukrywam, ja zawsze takie ciekawostki chętnie przeczytam. Czasem nawet właśnie powiem, bo gdzieś tam utkwi mi to w pamięci. O właśnie, jeszcze przybliżenie mamy, kurczę, zapomniałem jak się, o właśnie, już weźmiemy tym pod G, chciałem to równo postawić, tu będzie przerwa, dobra, pyk i pyk, tylko
No zobaczymy na razie. Albo kurczę, tak sobie postawię, co ja tam będę się przyjmował. Ojoj, się otwiera akurat elegancko. Weźmiemy sobie tu, wsadzimy te miecze. Płyty. O, mamy jeszcze właśnie. Ostatnio zebrałem sałatę. Możemy sobie właśnie posiać. Także to nie jest może jakieś pożegnanie się z tą serią, bo ona gdzieś tam, myślę, że co jakiś czas tam wpadnie jakiś odcineczek. Tak, żeby przypomnieć w ogóle, że jest taka gierka i tak dalej. Ale już, że tak powiem, bardziej będę chciał się skupić na tym Seven Daysie, bo jednak tam jest o wiele więcej roboty. I jednak zombiaki są i tak dalej. No kto tam zna tą gierkę, to powinien wiedzieć, co tam mniej więcej. Czy to jest... Chyba to są ziemniaki, tak? Czy nie? Tak, to są ziemniaki, dobra. Musimy sobie posiać więcej tego. Okej. Spoczko. Tu mamy sałatę, to do zjedzenia. No bo powiem wam, jakiś survivor chętnie bym jeszcze sobie zagrał, ograł. Ale ze wszystkich przynajmniej gierek, jakich widziałem i gdzieś tam, to ten Seven Days jest naprawdę, teraz jeszcze wyszedł chyba do wersji pełnej 1.0. Ale ja akurat mam inny pomysł troszeczkę. Szczególnie najbardziej to czekam w tych gierkach na sztuczną inteligencję, to znaczy na AI. Jeszcze mnie kusiła gierka Subsistence. Też sporo ludzi powinno ją kojarzyć. Tylko tam jest troszeczkę większy później problem, bo tam by się przydało zagrać w większą ilość osób, ponieważ jak są takie jaskinie, gdzie trzeba zejść do podziemi i tam walczyć z tymi. Zapomniałem, jak oni się nazywają. No, z takimi bandytami, można powiedzieć, z hunterami, czyli łowcami inaczej. To tam samemu przetrwać jest mega ciężko, bo kiedyś sam próbowałem wiele razy. Ale to zobaczymy, może coś się tam ogarnie. No i w ogóle jest ciekawsza seria, jakby się grało 2-3 osoby na przykład. Ale to też się zobaczy, może kiedyś Discord powstanie, to sobie byśmy mogli w to pograć większą ilość osób i jakąś fajną serię nazwać. O, nie wiedziałem, że mam śliwki cały czas. Prawda, mam nadzieję, że nic mi nie będzie, bo ona jest chyba overripe, to już chyba taka zbyt dojrzała, że tak powiem. Co my mamy tutaj jeszcze? No dobrze było to... A, wiem. Chciałem jeszcze jednego chesta, ale to się przerobi. Mamy 5. 5 starczy mi? Nie, dobra. Okej, okay, no to myślę, że trzeba będzie teraz się zająć tą kopalnią. To sobie przerzucę. No to mam naprawdę tyle różnych śmieci. Może sobie to nawet... Zaraz, liny mogę tu dać. Trochę mnie to irytuje, ale... Może tutaj coś przerzucę. Właśnie to. Bo naprawdę mam tutaj rzeczy. Na pewno repeatera też nie potrzebuję. Śliwki tu tego już dzisiaj, to nie wiem, czy coś będę tu w tej gierce jadł. To sobie też przerzucę. To, no, akurat w sam raz. Możemy sobie wziąć siekierkę. Jeszcze wezmę, porobię więcej tych drabin. Musimy trochę tu pościnać. Zobaczymy. No, ale jak macie, mówię, to jakieś propozycje, śmiało możecie pisać, naprawdę, jakieś pomysły, co tutaj jeszcze, no bo mógłbym budować, powiem wam, że mógłbym budować ciągle jakieś nowe rzeczy. No, ale akurat symulator budowania z tego nie chcę zrobić, tylko bardziej taki typowy survival. Trochę muszę przyznać, że tych odcinków powstało mimo wszystko, bo ktoś by mógł powiedzieć, a, że to jest gierka na godzinę i wszystko już ma się, nie, ale... Trochę jest tutaj rzeczy, na przykład z tymi dyskami, to mnie mega zaskoczyliście, z tymi biomami, ale wydaje mi się, że już byłem chyba na wszystkich biomach. Także to już też sobie odkryłem. W sumie jak na takim pierwszy sezon, to jestem zadowolony, bo udało nam się odkryć to co chciałem. I teraz po prostu oczekiwać na boty, na sztuczną inteligencję, że tak powiem. Dzisiaj ta sztuczna inteligencja, jak mówię, to mi się zaraz ChatGPT i tak dalej mi się kojarzy.
A mi tutaj akurat chodzi to o AI, ale takie, no w sumie no to jest sztuczna inteligencja, ale wiecie o co chodzi. O boty po prostu. Może jakieś właśnie będą dungeony czy coś takiego wtedy dodadzą. No ale mamy chatę, mam nadzieję, że jak będzie nowa aktualizacja, to nie będę musiał zaczynać nowego świata. Chociaż zobaczymy. Może się zacznie, wiecie, coś nowego, akurat byśmy się może przenieśli od razu na jakiś inny biom, albo zobaczymy. Także taką sobie trochę modernizację zrobię. Ale mam nadzieję, że to akurat na plus, bo w razie co, no mówię, piszcie śmiało w komentarzach, zawsze odpisuję, więc nie ma problemu. Jak będzie wam zależało na tym, aby były częściej te odcinki, to też śmiało piszcie i zobaczymy. Myślę, że nie będzie z tym problemu, tylko muszę mieć po prostu jakieś pomysły, bo no ostatnio powiem wam, że pokończyły mi się. I są takie pewne rzeczy tutaj, wiecie, do modernizacji przy domku i tak dalej, albo gdzieś właśnie do wyruszenia. Wezmę się, bo od razu prześpię, bo nic tam później nie widać na tym YouTubie. Dobra, mamy to i bym teraz chciał Lumbera. Otóż to mamy. Weźmy sobie drabinki. Kurczę, tych drabinek, no przydałoby się więcej. Okej. Zmieściło mi się to? Zmieściło, no dobra. I teraz idziemy sobie do kopalni. Tą rzekę to w ogóle fajnie by było ją poprowadzić. Może na początek sobie poszerzymy to. Zobaczymy. A to oczekiwanie do tytułu to bardziej jest takie nawiązanie, no po prostu oczekiwanie na nową alfę, nie? Znaczy nową alfę, no tak, nową alfę w sumie. Także, o kurde, widzę, że to dosyć głęboko jest. Ale mi chodzi tu o to, żebyśmy mogli sobie, zaraz zobaczymy, czy to w ogóle mi pójdzie tak, jakbym chciał. Ale widzę, że na ten sam musi być na trochę inny poziom. Chciałem, żeby to, kurczę, no nie, nie zbyt to jest tak, jak tutaj chcę. O, dobra. Okej, dobra. I tutaj jeszcze. Okej. No, czy idzie ta woda jakoś, ale powiem wam, że tak średnio najeżdża. Tu w ogóle coś się świnie zmutowały, czy co? Okej. No mam niby ten dostęp do wody, ale to akurat to jest w dole, nie? Więc tak średnio. Dobra, tu sobie jeszcze to trochę poszerzymy. O, koń we wodzie. Dobra, na razie takie coś, powiedzmy. Dobra, idziemy jednak do kopalni, bo myślałem, że to jest trochę wyżej. Bo myślałem, że tak poprowadzimy sobie dotąd. No i tak jak chciałem, mówię, na przykład drogę zrobić, no to trochę lipa, to tylko w świecie płaskim właściwie moglibyśmy coś takiego zrobić. Żeby mógł wydrążyć i żeby się dało większą ilość tych bloków, nie? Tak jak dach budowałem, to było inaczej. Tu w ogóle marzy mi się jakieś schodki bardziej. Coś, żeby to miało ręce i nogi, bo naprawdę to tak tutaj wygląda trochę brzydko. Coś by tutaj trzeba trochę zmodernizować tą kopalnię. Okej. Coś takiego. Pyk, 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 pyk. No i tutaj dobrze by było. Pyk, pyk. I tutaj jest fajnie, bo mamy taki dołek od razu, więc jak tu byśmy lecieli i tu chodzi mi właśnie o to, że
Lecimy. I w sumie uderzamy dopiero tutaj w to coś. Tu jest niestety strefa taka niebezpieczna. A, ja w ogóle pod L-ką mam, zapomniałem zapalić. To sobie wezmę, no właśnie. I tu to muszę zniszczyć. Bo po prostu jakbyśmy tutaj trafili... O kurde, co jest? Jasny gwint. Dobrze, że to się nagrało, bo powiem wam, że... Dziwna sprawa, mnie po prostu wyrzuciło. Ale numer. Dziwne, dziwne. Dobra, to sobie tutaj usunę po prostu. Nie, po prostu nie chcę zginąć. O kurde, co jest? Się za bardzo obróciłem, czy co? Okej. O, no właśnie. No i git. I git. Jak będziemy spadali, to tutaj i tak dalej. Jeszcze tu można by było też jakąś drabinkę dać. Czy ja mogę to sobie jakoś... Nie mogę. A nie, przepraszam, jest. No miałem przed chwilą taką możliwość. O, dobra. I tutaj bym wolał, żeby to było, no, coś takiego. Mam nadzieję, że... O, dobra. No jest, spoko. Mam nadzieję, że tylko, że tutaj nie trafię. To możemy sobie wziąć... I postawić tu bliżej, żebym widział w razie co. Tą dziurę tutaj. Dziwny ten szyb, naprawdę. Tutaj też nie wiem, co tutaj było. Jakaś... Co tu, jama? Nie. Dobra, i... Okej. Tu idziemy sobie. No czym głębiej, tym te surki inne, lepsze. No właśnie, i tu już mi się to blokowało, pamiętam. No właśnie. Okej. I tu dobrze by było drabinę postawić tak, jak jest to. Nie wiem, czy to się mi uda. Okej. I tutaj też, dobra. Oho, blokuje mi się już. Szkoda. O, dobra, jest, jest. Okej. Tutaj też, pyk, pyk, pyk. No, potrzeba było tego, bo naprawdę... Oho, już do góry wskoczyłem. Jest jakiś bug, powiem wam, z tym naprawdę. Z tego, co tutaj widzę. Wy zresztą też widzicie, co tu się dzieje, naprawdę odwala. I tak, chciałbym postawić tą drabinkę. Tylko boję się trochę, że jak spadnę, to że się... zabiję. O, w mordę. No właśnie. I... O kurde. Przeżyłem to? Przeżyłem jakimś cudem. Nie wiem, co tu budować teraz. No nie, źle to zrobiłem. No średnio najeżdża. To powinno być do przodu z tego co... Dobra, ja chyba zginę po prostu. O kurde, nie chce mi postać zginąć. Dobra, to tutaj zginie w takim razie. Dziwne te moje zabiegi, ale... O. Łooo, ale faza. Och, kurdej. No i tak chciałem, żeby ogólnie, żeby woda była na dole jak w Minecrafcie i żeby, tak wiecie, człowiek spadał i nie byłoby problemu. Dobra, home. I idziemy naprawić to. Zobaczymy, jak to teraz będzie. W ogóle starczy mi tych materiałów.
Chyba wezmę jeszcze troszeczkę tych kamieni, tych moich cegieł, bo chciałem, żeby to było równe. Kurde, nie ma tu tego? Nie, jest, właśnie. 710, także teraz mi powinno starczyć. I będzie na przyszłość ta kopalnia już bardziej dostępna, nie? No bo tam do góry, no to zawsze będzie się wchodziło po prostu. A tak to. Chodzi o to, że lecimy. O kurde, ale był blisko. No powiem wam, emocje tu są naprawdę gwarantowane przy tym spadku. Okej, o. I teraz ja sobie tutaj po prostu podbuduję. I nie wiem, ile ja tam mogę. Weźmiemy sobie dwójkę. Okej. Mamy tych drabin naprawdę tyle, że nie powinienem obawiać się. Weźmiemy sobie tutaj tak. Okej. Weźmiemy sobie znowu kolejną. No i wydaje mi się, że no spoko. To jest ten sam poziom. Okej. Dalej weźmiemy sobie tu. Weźmy tutaj tą i spoczko. Znowu. No dobra metoda, dobra, podoba mi się, nie ukrywam. O kurde, nie wiem gdzie teraz to postawiłem. Dobra, musimy kolejną postawić drobinkę. Weźmy sobie tutaj. O. No i co jest? Nie mogę postawić tutaj. No jest, dobra. Tutaj nic rozumiem nie postawiłem, dobra. Jeszcze by się przydało w ogóle jakieś oświetlenie, powiem wam. Mam nadzieję, żeby nikt mi tutaj nie dostał. Zapomniałem, jak to się nazywa. O matko, wyleciało mi. Nie apopleksji, tylko właśnie, no padaczki w sumie, padaczki, padaczki. Bo taki widzieliście sami zresztą, jak w dół żeśmy tu przelecieli. Żeby taki nagle zmiana. No, co jest, kurde, nie mogę tutaj wcisnąć tego, jakbym chciał. O, no jest, dobra. Nie no, drabin mamy tyle, że na spokojnie. Ale ten porządek powinien być. No ja już od razu, jak to budowałem, to tak powinienem zrobić. A trochę mi to nie wyszło. Przyznaję. Dobra, i teraz, o kurde. Teraz sobie zrobimy, ja wolę tak budować, łatwiej mi będzie. Okej. Pyk dwójkę. O. I sobie walniemy. Tu. I tutaj. O kurde. Dobra. Jest git, jest. Dobra. I bierzemy znowu w tą. Pamiętam jak w Seven Daysie, powiem wam, z tym budowaniem, w sensie wiem, że tam jest na pewno. Oj, zapomniałem jak to. Grawitacja. O, właśnie. Nie wiem, czasem mi wylatują podstawowe słowa. Dobra, weźmiemy sobie tak. No jest, dobra. W sam raz. Tu. Okej. Dobrze. O, to mi się podoba. Od razu jest inaczej. I jeszcze tutaj sobie tylko tu wyrównamy. No i mamy to. Nie? Jest wyrównane w sam raz. Weźmiemy sobie tu drabinkę. Pyk. I następny. Pyk.
No i git, akurat. Sam raz. Dobrze by było jeszcze tutaj coś dać takiego, no ale nie da się, powiem wam, chyba nic tu wrzucić, to co bym chciał. Możemy jeszcze to sobie wziąć i postawić tą pochodnię tutaj, żebym widział. Okej, i jeszcze tutaj. O kurde, no tu jest, ojejku, jejku, ojejku, będzie dead. Będzie dead niestety, bo tam nie zrobiłem drabin, tylko tu zrobiłem taki, pamiętacie, ci co oglądali to pamiętają, co tu się odwaliło ostatnio, jak do tej lawy lazłem to. Nie no, mamy jeszcze dużo, ale chciałbym zrobić sobie jeszcze te pochodnie. Torcze, standing torch, ze sticków. Sticków miałem. Weźmy sobie, zróbmy. Tu jeszcze są takie w sumie fajniejsze. Może takie coś bym zrobił. A weźmy z dwa. No i z tego też, żeby było oświetlone. Okej. Okay. No i zobaczmy. Okej. Okay. Ło. No właśnie. I o to mi chodziło, że jak lecimy, żeby nie uderzyć. O, no ale dobra, widać w miarę, to powiem wam, że nie jest aż tak źle. Trochę bardziej się boję, żebym... O, 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 właśnie. To sobie tutaj zajaram. I będzie widać. Jeszcze tutaj bym chciał gdzieś to umieścić, ale za bardzo nie mam gdzie. Kurde, no. O, może tutaj. Trochę dziwnie, ale... Wiecie, więcej światła. No i jest, dobra, mamy tu. Zejdę. I tutaj ten dół. No, tu dobrze też by było jakoś. Bo tutaj fajnie to idzie, ale właśnie, nagle się kończy. Kurczę, dobrze by było tutaj dać drabinkę. No najlepiej to tu. Ja nie spadnę, nie spadnę, dobrze. Nie, kurde! O, w mordę. No. Teraz to zrobiłem. No i jeszcze nie mogę tutaj, świetnie. Muszę sobie znowu zrobić drogę tym. Sam tutaj, no wiedziałem, że się tak podzieje. Niestety, teraz konsekwencje tego wychodzą. Ale jest drabina, dobra. Dobra, jest. I weźmiemy sobie kolejną drabinkę. Kurde, jakby to zrobić? Chyba tak zrobimy prędzej. O, no i tak powinno być. Tak powinno być po prostu, że normalnie ta drabina jest. Z jednej strony może mi się to przyda, bo sobie przynajmniej postawimy normalnie, żeby tylko mi się krzywda nie zadziała. Okej. Weźmy sobie tu. Pyk. I tu, o, właśnie, dobrze. Nie no, muszę to poprowadzić, bo to naprawdę jest... No ale i tak już jest lepiej niż było. Naprawdę. Tutaj też. Okej. No. Może być. Wezmę sobie jeszcze tutaj, poświetlam to. No, pewnie w następnym odcinku za jakiś tam czas zobaczymy, może w przyszłym tygodniu, bo teraz mam cel przynajmniej to jeszcze dokończyć tutaj. Sprawdzimy, jak to będzie koniec końców działało, ale trochę sobie tu ulepszyłem to. Także, kurde, czy ja w to zlecę, czy zginę? A nie, jednak udało mi się, dobra.
No, od razu lepiej, od razu z tym jest tak, jak być powinno. Przyspieszone po prostu. Jak będziemy chcieli gdzieś zejść sobie tam na dół, to po prostu no, zajmie nam to o wiele mniej czasu, niż byśmy mieli, wiecie. O kurde, tu coś widzę, co to jest. A nie, też widzę, że takie przerwy mogą być. Także z tym się udało. No i co? Chciałem was zachęcić do tego komentowania. Możecie, jak chcecie, śmiało pisać. Co tam byście jeszcze widzieli tutaj w tym racingu? Zapraszam do Seven Daysa, ponieważ myślę, że no, spodoba wam się z tym, co się spodobał Rising, to i powinien się spodobać Seven Days, chyba że nie lubicie świata zombie. Ale jest przynajmniej jakieś zagrożenie, są hordy i tak dalej, więc też jest moim zdaniem ciekawie. Budowanie też będzie, także o to się nie trzeba obawiać. No i co? Jeśli się podobało, możesz stawić lajka, zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału i widzimy się gdzieś tam w kolejnym odcinku, no i w nowej pewnie tej serii 7 Daysa. Także trzymajcie się, hejka!